RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A w studiu Radia RDN Nowy Sącz jest pan Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam pana. Panie ministrze, niedługo będziemy świętować, nie wiem czy świętować to jest dobre słowo, ale 30-lecie wolnego rynku w Polsce. Przez cały ten czas, czyli od niemal niespełna 30 lat, przedsiębiorcy, zwłaszcza nieuczciwi, uczyli się, jak na tym wolnym rynku omijać pewne rzeczy, żeby nie płacić podatków. Powstały nawet całe masę instytucji, które temu służą, żeby koszty pracy czy produkcji spadały przez niepłacenie podatków. Wasze ministerstwo wzięło sobie trochę za taki ambitny cel, żeby z tym walczyć. Na jakim to jest etapie? Jak udaje się właśnie uszczelniać podatki w Polsce? Zawsze wolę mówić o uczciwych przedsiębiorcach i wierzę w to, że takich jest więcej. Podjęliśmy trud zwiększenia efektywności systemu podatkowego w taki sposób, żeby służył państwu, obywatelom i gospodarce, bo w istocie to, o czym pan redaktor mówi, czyli stosowanie agresywnych optymalizacji podatkowych, unikanie podatków, działanie w szarej strefie, zaburza konkurencję właśnie w gospodarce rynkowej i powoduje to, że osoby pragnące działać uczciwie mają gorsze warunki od tych, którzy podjęli odważną decyzję, żeby działać na marginesie albo poza przepisami prawa. I tutaj jest to proceder stosowany nie tylko u nas w Polsce, ale w wielu innych krajach i skutki działania osób, które zdecydowały się stosować właśnie takie agresywne metody zdobywania kapitału. Karuzele VAT-owskie. No, karuzele, słupy, oszustwa. Działają międzynarodowo, ale skutki tego działania dotykają również Polski. No bo jest mniej dochodu, mniej pieniędzy po prostu w budżecie. I jakich efektów spodziewacie się tutaj przy tym uszczelnianiu podatków? Pan mówił kiedyś o konkretnych pieniądzach, o miliardzie złotych. Czy tego może być więcej? No, panie redaktorze, szanowni państwo, każda regulacja ustawowa, którą opracowujemy na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, w ocenie skutków regulacji ma zapisane dokładnie, ile się spodziewamy według tych wyliczeń i statystyk analitycznych, którymi dysponuje Ministerstwo Finansów. I to są kwoty często wieloset milionowe, a nawet w niektórych przypadkach sięgają miliardów złotych. Dla przykładu uszczelnienie rynków paliw, jeśli chodzi o import, które zostało dokonane w ubiegłym roku, przynosi już pierwsze owoce poprzez wzrost dochodów firm działających legalnie w Polsce, tak, wzrost ich sprzedaży. To uszczelnienie będzie miało swoją drugą odsłonę, polegającą na próbie zahamowania tych przestępstw, które były generowane przy zastosowaniu tranzytu, tak, czyli wjeżdżały do Polski tiry z cysterną i miały nasz kraj opuścić, ale w istocie nie opuszczały, tylko to paliwo było często rozlewane tutaj i dostarczane bezpośrednio do odbiorców z pominięciem opłat właśnie takich jak podatek dochodowy, jak akcyza, jak VAT. Ale to nie tylko paliwa, to wiele innych spraw, to nowe regulacje dotyczące tytoniu, tak, produkcji tytoniu, nowe regulacje związane z rynkiem gier liczbowych, hazardu. Tutaj potężna szara strefa rozwinęła się. Dla przykładu, w momencie, kiedy wybuchła tak zwana afera hazardowa w 2009 roku, to przychody na rynku regulowanym całej tej branży wynosiły 20 miliardów, a w roku 2015 tylko 10, co oznacza, że tylko jakbyśmy
popatrzyli statycznie na wielkość tych przychodów, nie uwzględniając w ogóle inflacji, to one jednak drastycznie spadły, a zatem były generowane w szarej strefie. I nadmienię tylko, że nie obejmowały w ogóle internetu, w którym hazard w Polsce nigdy nie był właściwie uregulowany. Te przepisy zaczną działać niebawem, poczynając od 1 kwietnia roku 2017, ale to jest szereg innych ustaw. Tutaj Ministerstwo Finansów jest liderem dobrej zmiany i liczba dokumentów, regulacji, rozporządzeń, aktów wykonawczych no jest rzeczywiście największa, jeśli chodzi o to, co jest dostarczane do Sejmu. I moim zdaniem przynosi to dobre rezultaty. Mogę się pochwalić, że wykonanie dochodów budżetu państwa za rok 2017 według danych, jakie posiadamy, bo szczegółowe dane zostaną opublikowane na przełomie lutego i marca, było większe niż plan. Tak? Zwiększyliśmy również dochody z tytułu podatku VAT. Pod koniec roku... O ile? Jakie to są liczby? To są liczby na poziomie 126 miliardów złotych, nieznacznie mniej niż założony plan, ale to z tego względu, że wykonaliśmy odważną operację zwrotu dużej części VAT-ów, przyspieszając terminy tego zwrotu, ale też w ten sposób utworzyliśmy taką poduszkę, w której deficyt w roku bieżącym, 2017, nie powinien się wymknąć spod kontroli. Mamy bardzo dobre dane za styczeń, dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła o 11,4%, to absolutnie dużo. Dane o sprzedaży produkcji przemysłowej, która wzrosła o 9%, o sprzedaży produkcji budowlanej, która wzrosła o 2,4%, więc to pokazuje, że nasze założenia... I to też wszystko powoduje, że jest więcej wpływu z podatków, prawda? To tak, zdecydowanie, ale to powoduje też to, że założenia odnośnie wzrostu produktu krajowego brutto na rok 2017 wydają się być trafione, możliwe do realizacji, a zatem... No właśnie... Jest pewność finansowania wszystkich podstawowych naszych zapisanych w ustawie budżetowej, ale też w innych ustawach okołobudżetowych projektów, które wynikały z naszego programu i są konsekwentnie realizowane. Przypomnę, właściwie wszystkie najistotniejsze postulaty Prawa i Sprawiedliwości zostały podjęte i wpisane do ustaw i nieomal wdrożone, bo niektóre będą wdrażane jeszcze pod koniec tego roku, jak przykład cofnięcia wieku emerytalnego. Ale no właśnie, panie ministrze, o to miałem zapytać, czy te wszystkie działania, które podejmuje resort finansów, wystarczą, żeby finansować program 500+, czy podwyżki emerytur i rent? Ostatnio też podniosły się pensje strażakom. Ta polityka socjalna jest ambitna, ale czy nas na nią stać? Czy te działania właśnie, uszczelnianie, większe wpływy z tytułu podatku VAT, czy one wystarczą na to? W moim przekonaniu tak i te pierwsze tygodnie bieżącego roku pokazują, że w żadnym momencie ustawa budżetowa i projekt, a obecnie już sama ustawa, którą pan prezydent podpisał, nie zawiera takich elementów, które by nie mogły być zrealizowane. My tutaj pracujemy dzień po dniu. Chociażby odważna reforma Krajowej Administracji Skarbowej, która jest działaniem, jak niektórzy analitycy mówią, najbardziej ambitnym tego typu działaniem od II wojny światowej, która ma spowodować większą przyjazność i efektywność też samego Urzędu Skarbowego, izb celnych, urzędów kontroli skarbowych w odniesieniu do podatnika, być bliżej przedsiębiorców, którzy często oczekują po prostu wsparcia, porady, dobrej, jednolitej interpretacji. Usystematyzowaliśmy to do takiego stanu, że te indywidualne interpretacje
które były w Polsce pewnego rodzaju ewenementem i często rozbieżne w różnych rejonach kraju, dzisiaj będą formatowane do uniwersalnych wyjaśnień, które właściwie wspierają interpretację ustawy, ale w sposób jednoznaczny, czytelny i zuniwersalizowany na terenie całego naszego kraju. Na to przedsiębiorcy oczekiwali, to otrzymują. Przygotowujemy też szereg przepisów uproszczających prowadzenie działalności gospodarczej, wyrównywanie reguł sprawozdawczości wynikającej z prawa podatkowego, z przepisów o rachunkowości, o audycie, o rewizji finansowej w taki sposób, żeby wszyscy przedsiębiorcy mogli się bardziej skoncentrować na swoich usługach, produkcji, a niekoniecznie na papierologii. Przejdźmy trochę na nasz grunt, na Sądecczyzny. Czy inwestycje, powiedział pan, że będzie nas stać na ambitną politykę socjalną Prawa i Sprawiedliwości, a czy będzie państwo stać na finansowanie sądeckich inwestycji? Jak to wygląda z perspektywy resortu finansów? Podejrzewam, że takich planów, takich projektów jak Sądeczanka czy Podłęże Piekiełko w całej Polsce jest więcej. Czy Polskę na to stać, żebyśmy tutaj na Sądecczyźnie mieli drogę, która nam też ułatwi, napędzi też gospodarkę, prawda? No bardzo zabiegamy o to, żeby Sądecczyzna nie była odcięta komunikacyjnie, żeby standardy dostępności Nowego Sącza i okolicznych gmin, stolic poszczególnych powiatów, żeby nie odbiegały standardem dostępności komunikacyjnych do metropolii, do Krakowa, do Warszawy, do Katowic, do Rzeszowa, do innych miast. I to jest bardzo żmudna praca. Przygotowywanie tych inwestycji zajmuje wiele lat. To jest często co najmniej około 4 do 8 lat i w takiej sytuacji jest właśnie kwestia Sądeczanki. Warto zwrócić uwagę, że w tej chwili są prowadzone prace mostowe w okolicach Tęgoborzy i czy w samej Tęgoborze na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Świdnika, ale również na granicy powiatów w okolicach Witowic, tak? Więc to są takie prace, które do tej pory przez wiele lat nie tknięto właściwie przebiegu tej trasy. Podpisano również umowy na lepsze połączenie drogi krajowej 75 z autostradą A4 w okolicach Brzeska. To ma znacznie skrócić też dojazd do Krakowa. I cały czas zabiegamy o Sądeczankę. Ja tutaj chciałbym podzielić tą inwestycję na dwa odcinki w taki sposób, żeby jeszcze w tej kadencji Sejmu udało się i było to możliwe, żebyśmy zmodernizowali tą drogę w przebiegu do Łososiny Dolnej przez Tęgoborze. Czyli trzecie pasy? Tak, żeby... Ja już tutaj co do standardu się nie wypowiadam, bo to czas pokaże, natomiast ważne jest zapewnienie finansowania. No przykładem tego jest już mocno zaawansowany plan przebudowy mostu w Jurkowie, który też jest inwestycją dość kosztowną, ale już zaplanowaną do budowy na rok 2018. Także wszyscy widzą, że nam bardzo na tym zależy, żeby były dowody mocnego zaangażowania parlamentarzystów, posłów, senatorów z okręgu 14 właśnie w tej kadencji Sejmu. Już parę miesięcy pełni pan funkcję szefa Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 13. Czy tak już zostanie? 14. Czy tak już zostanie? Czy na dzisiaj, będą jeszcze na wybory? Dzisiaj jestem pełnomocnikiem. Ubiegałem się o funkcję prezesa zarządu. Zjazd nie został skutecznie przeprowadzony i zakończony. Obecnie moje umocowanie zostało przedłużone. Ono właściwie nigdy nie wygasło, myślę, do momentu kolejnego zjazdu. Czy będzie konieczny ten zjazd, czy jednak już tak zostanie, jak jest? Czas pokaże, bo Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zapewne zadecyduje o tym w najbliższym czasie, ale ponieważ w Warszawie było szereg ważnych wydarzeń, o czym w najbliższym czasie, wiemy, to tygodni, miesiące? Ja bym się bardziej spodziewał, że tygodni, może dwóch miesięcy będzie w tej sprawie wiążąca deklaracja. Tak szybko poinformuję o tym opinię publiczną. A udaje się godzić pełnomocnika z...
Tak, staram się to robić zgodnie z oczekiwaniami działaczy i osób. Ostatnio spotkałem się z przedstawicielami lokalnych, terytorialnych komitetów na terenie powiatu nowosądeckiego. Znajduję na to czas, żeby sprostać tym oczekiwaniom, jakie wobec mnie w tym zakresie złożono. Dziękuję bardzo. Gościem Radia RDN Nowy Sącz był pan Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.